Dzień dobry, ja jestem Nerwary, na przed wami omówienie zmian w patchu 6.11. Patch rusza w czwartek nad ranem, można powiedzieć, środę na czwartek ogólnie będzie robiony. Zazwyczaj jest dzień wcześniej, czyli miał być wczoraj, ale nie było, koniec końców, niestety. Nie wiem, z jakiego powodu, najwyraźniej może się nie wyrobili, czy cokolwiek, także jeśli ktoś czekał, sorry. Mamy dzisiaj. Przypominam oczywiście, żeby zostawić kciuk, żeby zostawić suba i lecimy. Lecimy, patch jest... nie jest jakiś duży. Tak jakby te poprzednie patchy były te większe, a teraz po prostu muszą te postacie jakoś ujarzmić niektóre. I szczerze powiem, że jestem zadowolony z tego patcha, aczkolwiek jedna jest taka zmiana, której nie jestem pewny, ale o tym oczywiście za chwilę. Na początek, Anivia dostaje nerfa. To mnie dziwi, a to nie jest akurat to, o czym mówiłem wcześniej. Dostaje nerfa na manę, czyli że kosztuje mniej, więcej many na sekundę. Troszkę tego nie rozumiem. Czy osobiście nie za wiele widziałem Anivii po tych wszystkich zmianach. I nie wiem, czy aż taka jest silna? Nie wiem, w sumie no ani razu nie widziałem chyba jeszcze w tym patchu, tak mi się wydaje, no nic. Azir. Momencik. Azir oczywiście postać, która... O Jezu, musiała dostać nerfa już. Myślałem, że będzie w poprzednim patchu. Liczyłem na to, ale no jednak nie. Cały czas banowany, także no musiało się coś stać. Także nerfy są następujące. Na W, czyli na swoich żołnierzach, nie może już swoich żołnierzy używać na turecie. Miał taką sztuczkę właśnie, że mógł używać swoje W na turecie, zadawać obrażenia. Także już tego nie ma. I dalej jego RK będzie trwała tylko 3 sekundy, czyli to są te żołnierze, które was odpychają. Będą stały tylko 3 sekundy, ale nie wydaje mi się, żeby to była znacząca zmiana, szczerze powiem. Bo i tak zazwyczaj to ulti Azira zazwyczaj się tylko używa po to, żeby odepchnąć gościa. A to, czy będzie trwało 5 czy 3 sekundy, to chyba aż tak dużego znaczenia nie ma, tak mi się wydaje. Chociaż może jak są jakieś dłuższe teamfighty, może ma, no ale nic, no nerf. No nerf. I jeszcze była taka opcja, że jak ktoś z waszych sojuszników przechodzi przez te żołnierze, to dostawał prędkość ruchu dodatkową. Szczerze się przyznam, że nie wiedziałem o tym. Dowiedziałem się o tym jakieś 2-3 tygodnie temu. Nigdy tego nie zauważyłem. Ale no już tego nie będzie, także nieważne. Także tak to wygląda z Azirem. Co do użyteczności, myślę, że cały czas będzie silny. Te zmiany nie są aż na tak dużym... Nie są tak dużą zmianą, żeby odpuścić grę. Także jak ktoś szuka jakiegoś czempiona na mida, który jest dużym wyzwaniem, bo moim zdaniem Azir myślę, że jest top 3 najtrudniejszych postaci do ogarnięcia w tej grze. No myślę, że top 3 śmiało można tutaj powiedzieć. No. Dalej, Korki. Postać, która w sezonie 6 była sporo w mecie, prawda? Widzieliśmy go na midzie, widzieliśmy go na AD Carry, bardzo często widywany, ale troszkę tam nerfów oberwał i coś wyleciał z tej mety, mało go totalnie widać, zapomniany. Także dostał buffa na R-kę, skalowanie podniesione na 11 i 16 levelu, także taki mid-late game buff. Czy to go wróci do gry? Cholera wie. Wydaje mi się, że cały czas Korki jest spoko. Jak gdyby nie jest złą postacią, bezpieczny na midzie. I tyle. No wydaje mi się, że cały czas jest, że daje radę. Aczkolwiek teraz troszkę się odeszło już od tych kompów siege'ujących, takie mam wrażenie. Jeśli chodzi o metę, oczywiście na wyższym poziomie. Zobaczymy, może coś na LCS-a jeszcze nie pograją. Właśnie, LCS-y wyruszają jutro. Jutro. Od drugiego. Nie powiedziałem, to całkiem ważne. Jutro od godziny chyba 18, nie, o 17 polskiego czasu startują. Jeśli się nie mylę. Albo się mylę, czekajcie, aż sprawdzę. Żeby was nie wprowadzić w błąd. lolesports.com, strona polecam, 17.00, tak jest. Wydaje mi się, że u mnie jak coś będzie na streamie, ale na zasadzie wspólnego oglądania, także jak coś zapraszam też na streama. Jutro poglądamy LCS i zobaczymy jak tam drużyny się mają, co zagrają. Ale dobra, wracajmy do patcha. Na patchu będą grali poprzednim oczywiście 6.10 na 6.11, od razu mówię. Eko. W końcu, no ileż można tego Ekko na topie męczyć. Jezu, straszna postać, straszna i coś czuję, że może po tych zmianach wylecieć. Także pasywka, 2 sekundy dłużej trzeba czekać na odnowienie. Teraz 5 sekund z 3, spoko. Dalej, Q zwiększona jest tutaj, zwiększona jest, jak to się mówi? No zwiększony jest damage, jeśli macie więcej AP. Jest, uciekło mi słowo, nieważne, później sobie przypomnę. Także dla AP Eko jest to buff oczywiście, ale dla tank Eko jest to nerf, no bo base damage zostaje... Przeliczniki, o właśnie, przeliczniki są zwiększone. Niekiedy jest coś takiego, że wiecie to słowo, ale zapominacie, prawda? Masakra. No jest, także base damage są zmniejszone o 20, przelicznik zwiększony o 1/10. Tak to
Tak to działa, czyli oczywiście nerf w eko na topie. Dalej W, znerfione o pół sekundy stun. I to jest całkiem bolące tak naprawdę, tak mi się wydaje. Dalej RK, zmniejszony damage o 50 na każdym poziomie. Oraz skalowanie zwiększone o 20. Także ogólnie, tak jak w poprzednich patchach już widzieliśmy, że buffują AP eko, a nerfią tank eko, żeby po prostu ludzie zaczęli grać AP. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Nie, no ja osobiście już jestem znudzony tym eko na topie pod tanka. Było fajnie na początku, no ale kurczę, no ileż Boże, cały czas widzimy eko, Maokai'a, Trundla na topie, no nudy, po prostu nudy. I myślę, że w LCS-ach w tym tygodniu zobaczymy i tak cały czas eko. Albo jeszcze Poppy na tym, na LCS-ach. No trochę nudna jest ta meta na topie, po prostu, także liczę na jakieś nowe odkrycia. A propos nowych odkryć Illaoi, a nie wydaje mi się, zaczęli ją grać, ale zobaczmy. Q nie zwiększa już obrażeń na zasadzie poziomów, tylko, znaczy no, na zasadzie przelicznika od AD, tylko procentówki. To jest fajna zmiana, muszę przyznać, fajnie tutaj Riot wykombinował. Dobra, zmiana. Dalej W też została odmieniona na zasadzie procentówki. Też fajna zmiana. I tutaj właśnie chyba to był w ostatnim patchu, albo przedostatnim, narzekałem, że mam wrażenie, że Riot Games nie wie, jak tą Illaoi właśnie zrobić, żeby jakoś nią grali, ale myślę, że to są fajne zmiany tutaj i są na plus. Myślę, że bardzo fajnie. Jeszcze jej E, czas działania spowolnienia zmniejszony o pół sekundy oraz nie zmniejsza się już z upływem czasu, tak jak to było wcześniej. I nie wiem, no kurczę, wydaje mi się całkiem spoko, znaczy na plus, ale czy będzie grywana ta Illaoi? Zobaczymy, jak gdyby cały czas. Minus tej postaci jest taki, że nie ma CC. No kurczę, jej jedyne CC to jest spowolnienie i to jest ten minus. Tutaj na tym W brakuje mi trochę więcej range'u i byłbym zadowolony z tej postaci. No ale cóż, no zobaczymy. Ja osobiście raczej nie zamierzam nią grać, bo nie przepadam za jej stylem gry. I jak gdyby bolączka tej postaci jest taka, że ona na linii jest spoko, ale w teamfight'cie, żeby wyszedł dobry teamfight dla niej, to jest ciężka sprawa. Bardzo ciężka. No ale nic, lecimy dalej. Jax z buffem. Tak jest, z buffem. Ciekawa sprawa, prawda? Pasywka będzie działać tak, że. Znaczy, pasywka działa na tej zasadzie, że każdy autoatak zwiększa wam atak speeda, prawda? I później, jeśli stracicie wszystkie te staki, to spada od razu. A teraz będzie na tej zasadzie, że o jeden stack po prostu będzie cały czas się traciło. Takie coś. No fajne. Fajny Jax. Ja coś osobiście się zastanawiam nad Jaxem w dżungli. Pod tego Bloodrazora. Razora. Czy jakoś to nie będzie fajnie działać. A jeśli będę miał chwilę czasu, myślę, że sobie to mogę potestować. Tak samo jestem ciekawy bardzo Szywany. Czy ona jakoś nie całkiem fajnie działa. Ale kurczę, ostatnio nie mam czasu zbytnio na sprawdzanie nowych pików. Niestety. No ale nic, lećmy dalej. Kindred. Też w końcu jakieś konkretne zmiany na Kindred. Postać, która cały czas jest mega, mega silna, mega cały czas banowana. Więc dobrze, ale czy są to zmiany na tyle, żeby wyleciała? Nie wydaje mi się, ale zobaczmy. Czas odnowienia oznaczenia bohaterów zmniejszono 15 sekund. Okej. Okay. Teraz Wilk działa na tej zasadzie, że jest totalnie losowe to, jak wybiera wam staki, czyli te oznaczenia tych minionów, monsterków w dżungli, przepraszam. I będzie teraz tak, po tych zmianach, że pierwsze dwa muszą być na krabach albo na. To są raptory, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Dalej 3/4 są na golemach, na raptorach, to jest grąb chyba, na wilkach, tak? Spoko. I teraz dodali, to było w ostatnim patchu, prawda? Że na blue i na redzie będzie można staka zdobyć. Też nie wiem, czy to jest dopiero w tym patchu, czy było w poprzednim? Nie pamiętam. Także teraz będzie to na tej zasadzie zrobione. Wydaje mi się, że całkiem spoko. I 7 dopiero na maszorze lub na starszym smoku. Fajnie. Fajnie, fajnie. Q dostaje nerfa, całkiem sporego, ale będzie to wynagrodzone tym, że za każdy stack z waszej pasywki macie 5 obrażeń więcej na waszym Q. Czyli będzie bardzo ważne to, żeby zbierać właśnie staki no staki po prostu trzeba zbierać i tyle. Także zwiększa wam damage. Spoko, spoko sprawa. Tylko, że trzeba mieć ich troszkę, żeby się to zwróciło tak naprawdę. Trochę bolące, no ale cóż, no jakby Kindred cały czas jest silną postacią, więc brak kilku tam obrażeń raczej aż tak bardzo nie będzie jej bolał, tak mi się wydaje. Dalej E, czyli spowolnienie zostaje zmniejszone o 20% oraz obrażenia
również zniszczone w początkowej fazie gry, później jest cały czas to samo. Czy są to takie zmiany, żeby Kindred wyleciała? Nie wydaje mi się, ale trochę ją stonują w dół, także jestem zadowolony ogólnie z tego, co z nią robią. Spoko, jak najbardziej w porządeczku. Dalej, Lucian. W końcu, jak mówię, ten patch jest bardzo fajny, bo w końcu celują w dobre postacie, które są cały czas grane i w końcu je nerfią. Super, Riot, super. Czyżbyście w końcu zaczęli słuchać ludzi? Fajnie. Bierna nie działa już z huraganem, no z tym Hurricane'em oraz z Ginzo, aczkolwiek nikt tego nie gra na Lucianie, więc no, nie jest to jakoś bardzo ważne. Tak, nie budujcie tych itemków, nie róbcie tego, no nieważne. Zasięg promienia zostaje zmniejszony. Spoko. Opcja, przelicznik, czyli skalowanie zmniejszone o 2,2. Także też fajnie. Po pierwsze zasięg, po drugie skalowanie. Także fajnie. Dobre. W końcu nie będzie na linii aż tak irytujące z tym zasięgiem swojego Q. I W, zasięg zmniejszony o 100. To jakieś takie duże nie jest, bo cóż, ale myślę, że dobre nerfy. Dobre nerfy, dobra zmiana. To mi się podoba. Dalej, Maokai, również postać, która jest cały czas na topie grana, również nerfy, jak najbardziej w porządeczku. Regeneracja zdrowia zmniejszona oraz wzrost regeneracji zdrowia co level też zmniejszony. Także ogólnie leczenie zmniejszone. No tutaj ta pasywka Maokai jest przestraszna. Ta postać się tyle leczy w teamfightach, że jest niemalże nieśmiertelny. Tylko trzeba pamiętać o tym właśnie, żeby jej używać w teamfightach. Bo to działa naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Q z levelami będzie miało mniejszy cooldown, wcześniej było 6 na każdym levelu, teraz będzie z poziomami się skalowało, ale i tak Q jest pierwszym skillem, który maksujemy, także nie jest to aż tak straszne, ale jego early game jakoś będzie słabszy, więc chyba spoko. Dalej, Nidalka dostaje nerfy. Nie wiem, dużo ludzi mówi, że to są zmiany takie dużo znaczące, ale nie wiem, jako ekspert nie wydaje mi się, ale mam nadzieję, że dzięki tym zmianom troszkę ludzi odpuści banowanie Nidalki. Mam nadzieję, bo cały czas jest banowana i nie mogę nią grać w ogóle. Taka lipa, ale co zrobisz? Także pasywka działa na tej zasadzie, że jeśli ktoś jest oznaczony, to mieliśmy zwiększony movement speed na 5500 jednostek, teraz będzie zmniejszony do 1400. Tak to działa. Oraz z W resetowanie będzie zmniejszone z levelami. Także to jest ciekawa zmiana, bo W maksujecie jako ostatnie i to może być w jakiś sposób problematyczny, jak gdyby rozumiem, dlaczego ludzie panikują. Więc nie będzie już tak fajnie się resetować, ale dobra, Nidalka i tak ogarnie. Elo. Także, tak jak zawsze mówię, te nerfy na Nidalki są jakoś tam bolące, ale jak ktoś potrafi grać Nidalkę, tak Nidalkę jak ja, no to spokojnie, nie bójcie się. Ale jak mówię, mam nadzieję, że trochę mniej ją będą donować. Dalej, Ryze, również postać, która jest cały czas za bardzo grana. Dostaje nerfy. Te zmiany chyba miały być w ostatnim patchu, ale nie przeszły koniec końców. Ale tutaj nerf na Q o 20 na ostatnim poziomie oraz RK zwiększona do 50 na wszystkich poziomach. Jak najbardziej w porządeczku, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby Ryze wylazł z tej mety aktualnie, bo jest no, mega silny. Dalej Swain, postać, no odkrycie tam po tym ostatnim patchu. Jak wam mówiłem, że nie jestem pewny, czy to jest na tyle dobre. Tak, jest dobre. Było dobre, ale muszą go oczywiście w tym patchu trochę zmniejszyć. Miał chyba największe winraty, jeśli się nie mylę, na midzie. I bodajże na topie chyba też. Także no coś to znaczyło, tylko że maksowało się Q, a dużo ludzi maksowało S, tego co słyszałem. Ja osobiście nieraz osłonię, nie grałem po tych zmianach, nie miałem za bardzo na to czasu na testowanie. Raczej skupiałem się na rankedach i ostatnio na levelowanie konta. Także Q zmniejszone o 10 obrażeń na ostatnim poziomie. Ten skill się maksuje, także jak najbardziej ma to sens. No i RK, podstawowe uzdrowienie, czyli leczenie zmniejszone o 20 na ostatnim, 10 na pierwszym. Tak to działa. I tutaj trochę przekłamali Riot. O 200 punkta jednak było więcej przelicznik. Lekkie okłamać ze strony Riotu. Ale no już po prostu dali znać, że tak jest. Nie jest to żadna zmiana, od razu mówię. Talia, o Jezu, ta postać. Straszna. Postać, która... O, czekaj, zaraz to wam pokażę. Postać, która mówiłem, że nie będzie za bardzo grywalna, to mówiliście mi. Nie, na pewno coś ktoś nie wiem odkryje. Tak na razie minęły, no chyba 2 tygodnie, tak odkąd wyszła. No nie bardzo, no 30... No, najwięcej ma na supporcie 36,9 win ratio, no...
No kurczę, no nie bardzo. No ale dobra, dostaję buffy. W poprzednim patchu, tam kilka dni po tym patchu wprowadzili taki mały bugfix tak zwany, czyli małe buffy dla niej, także mogło wam to uciec uwadze. Także koszt many został zmniejszony o 10 na Q i czas trwania tej ziemi zmniejszony o 40 sekund. Tak zrobili. A w tym patchu, który wchodzi teraz, podstawowe zdrowie o 20 więcej i Q zadaje obrażenia większe na potworkach o 50%, czyli po prostu wave clear poprawiają. Czy to pomoże tej postaci? Nie. Jest straszne. Nie wiem, no po prostu pomysł na tą postać był no zły po prostu. No nie można zrobić pasywki i ulti, które nic nie robią, tylko dają movement speeda, no. Come on. Znaczy, myślę, że w następnym patchu też ją będą jeszcze buffować. Może coś jej E ruszą, może coś W ruszą. I myślę, że ona będzie potrzebowała trochę czasu. Tak ją zbuffują, że aż w końcu będzie mega silna i później dostanie nerfy i bla bla bla. Czyli typowy Riot. No ale na razie wątpię, żeby to aż tyle dało, ale przynajmniej tyle, że ma lepszy wave clear aktualnie. Znaczy będzie miała. Także zobaczymy. Może ktoś tam się ucieszy. Widziałem, że trochę ludzi się zajarało na tą postać, ale no zobaczymy. Jak oni tam, czy coś win ratio podskoczy. Dalej, Vel'Koz. Coś czuję, że mainy Vel'Koza trochę punktów wbiją po tym patchu. Kolejne buffy na Vel'Koza. I to chyba od dwóch albo trzech ostatnich patchy cały czas tego Vel'Koza buffują. Nie, od dwóch, bo od 6,9, tak? Cały czas dostaje buffy. I czuję, że ten Vel'Koz, kurde, jak ktoś potrafi grać Vel'Kozem, to się mocno ucieszy. Q spowolnienie zwiększone o 0,06, czyli 2,6 na ostatnim poziomie. Super sprawa, prawda? Fajne, fajne. RK zmniejszone obrażenia tutaj, ale jeden ładunek dezintegracji będzie co 0,07. Czyli jeśli ulti przytrzymacie na gościu 2 sekundy, to wbijacie mu te pasywki, no, to pasywkę, prawda? I później wchodzi true damage. Czy wiadomo, że lepiej najpierw kombosa z waszych umiejętności, a dopiero później ulti. Ale jeśli komuś nie wejdzie, no to zawsze w teamfajcie wchodzą staki. No i jest to raczej buff, jeśli tylko dacie radę wbić tą. Znaczy inaczej, jest to buff pod team fighty, ale w 1 na 1 jest to nerf. O, tak chyba mogę śmiało powiedzieć, tak mi się wydaje. Że pod team fighty, no każdemu tej pasywki nie włożycie, prawda? No nie ma opcji, ale w 1 na 1 jest to. No nerf. No bo 150 na tym traci. No ale Vel'Koz to jest postać pod team fighty raczej, prawda? Także nie ma co na bardzo. Za bardzo narzekać. Dalej, Zed, również kolejna postać, która cały czas jest permabanowana, no ma największy ban ratio aktualnie w grze, tak jak mówiłem. Nerfy na Q, obrażenia zmniejszone o 25 na ostatnim poziomie. Tak jest. Skalowanie zmniejszone o 1/10, ale obrażenia zadane przy wielokrotnym trafieniu, czyli ze swoim klonem, czy tam z cieniem, przepraszam, ze swoim cieniem zmniejszone o 25. Spoko, jeśli ktoś ogarnia cień, to jest to na plus, prawda? Dobra, dobra sprawa, będzie trzeba się bardziej postarać, ale i tak wydaje mi się, że Zed jest cały czas do banowania, no bo QSS cały czas nie ściąga ulti Zeda, więc nie ma na niego kontry, także myślę, że Zed cały czas jest permabanem. Raczej nie odpuszczałbym tego bana na niego. Dalej, Ahri dostała takiego śmieszną zmianę. Ogony Ahri poruszamy teraz realistycznie we wszystkich skórkach, na ciebie, super. Świetny buff. Dzięki Riot Games. Dalej, Aurelion Sol. Jest zmiana taka, że jeśli zostanę zablokowany przez W Yasuo albo E Brauma, to teraz ma się rozpraszać, a nie znikać od razu. I tutaj był błąd taki, że jeśli Braum dał tarczę i zablokował Q, to Q nie stunowało Brauma, a teraz będzie stunować. I tutaj ogólnie to jest takie, mam wrażenie, trochę nawiązanie do tej gry. Kurczę, nie wiem, na MSI było CLG versus ktoś tam i właśnie grali na midzie Aureliona. U przeciwników był Braum. I za każdym razem, gdy Aurelion chciał inicjować za pomocą Q, Braum po prostu dawał tarczę i tyle było z inicjacji. Także, no, szkoda, że tak późno to zrobili, no ale cóż. No ale cóż. Lidarka. Jak to się nazywa? Splash Arty zostają zmienione. Nawet Mortona dodali. Patrzcie, ale faza, co? Nie zapłacili mi nic za to. Kurde, wzięli Mortona do gry. Dacie wiarę? Masakra. No nic, zmieniają po prostu obrazki, tak jak było wcześniej z Tristaną i z Trandlem bodajże. Także myślę, że powolutku wszystkie tak postacie będą odpicowywać po prostu. Także całkiem fajne. Ogólnie zmiany. No i w końcu Morton jest w grze, więc super sprawa. A dalej, buty prędkości, czyli trójki tak zwane. Swiftnessy zmniejszone o 5 jednostek.
Spoko, ma to sens chyba, bo są bardzo często grane. Griffsy zbufowane, czyli atak speedowe budki. Fajna sprawa, bo jest to buff dla AD Carry tak naprawdę, nie? Buff dla AD Carry, ewentualnie dla... No raczej tego dla AD Carry, mało kto gra Griffsy aktualnie. Chyba, że na topie jakieś autoatakujące postacie. Dalej Ninja Tabi, 2% redukcja podstawowych ataków. Spoko sprawa. Tak myślę, fajny buff, Ninja Tabi do niekiedy są przyjemne, także jeszcze kolejny buff, fajna, fajna sprawa. I tutaj w końcu ta zmiana, do której, przepraszam, nie jestem przekonany. Trinity Force, moc trójcy zostaje zmieniona. Nie będzie się budowała już z Zilla, tylko będzie się budowała ze Stingera. To się nazywa żądełko, tak? Łączny koszt zmniejszony o troszeczkę. A prędkość ataku zwiększona do 40%. CDR-ów będzie dawał 20% Trinity Force, to jest ciekawa zmiana. Ale nie będzie miał critów już. Trinity Force nie ma critów. Także no jest to nerf w Gangplanka na pewno. To od razu można śmiało zauważyć. I nie wiem, kurczę, na jakieś inne jeszcze postacie. Na Jaxy czy Irelia jest to takie. Właśnie nie jestem pewny. No bo niekiedy na Jaxie czy Irelia, jak ten crit wszedł, to było super, prawda? A teraz mamy więcej atak speeda. No i te CDR też są przyjemne. Kurczę, no. Ciekawa zmiana, bo ogólnie ten item nie był zmieniany bodajże. No chyba od 4 albo 5 lat. Tak nie wiem, aż coś tam jakieś liczby zostały zmienione, ale zawsze były budowane z tych trzech przedmiotów po prostu. Więc no ciekawie. Po prostu ciekawie. Także trochę to może namieszać w tych przedmiotach, gdzie wcześniej się grało właśnie Trinity Force'a. No i też zastanawiam się, jakby teraz Ezreal wyglądał pod Trinity Force'a. Czy jest to na plus, ale i tak chyba Gauntlet jest lepszy, tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. No i dajcie znać, co uważacie w sumie o tym Trinity Force, bo to jest chyba taka największa zmiana, jeśli chodzi o przedmioty. Na jakich czempionach są to zmiany na plus, na jakich na minus. Jestem ciekawy, czy na coś ciekawego wpadniecie. Dalej, żądełko, czyli ten Stinger, który przed chwilą widzieliśmy. Prędkość ataku zmniejszona na 35%. To właśnie było bardzo ciekawe, bo ten item kosztował 1200 i dawał 50% attack speedu. To jest item, który dawał najwięcej attack speedu i był bardzo tani. Taka ciekawostka. Ale teraz już 35 i będzie tańszy o stówkę. Zomna Shora, koszt kompletowania droższy o 1000, ale łączny koszt jest niezmieniony. Tak samo ostrze Derwisza. Dalej, Wit's End. Item troszkę zapomniany. Niestety. Pamiętam, kiedyś się go często w miarę grało, teraz no nie bardzo. Troszkę się go teraz będzie inaczej budować. Będzie się go z płaszczem negacji, czyli Negatron Cloakiem zamiast Null Magic Gauntlem. No, spoko. No, w sumie przyjemna zmiana tak naprawdę, to jest fajne. I łączny koszt zmniejszony o 300. Spoko, może dla niektórych postaci będzie to jakiś tam zamiennik. Może dla Kayle, może dla Koga, chociaż nie wiem, Koga im się jakoś tak średnio teraz gra. Zobaczymy. Dalej, dynamiczna kolejka. Na wyższym poziomie będzie lepsze dobieranie MR, czyli to, co za każdym razem obiecują. Tutaj nagram, jutro będzie filmik na temat Dynamic Q, bo wczoraj jak nagrywam teraz, znaczy Riot ogłosiło, że do Solo Q już nie będzie. Przynajmniej no, na razie. Nie planuję do powrotu do Solo Q, będzie tylko Dynamic Q. Ale o tym będę, jutro będzie osobny filmik, także tam będę się bardziej wypowiadał. Dalej, twój sklep, jakiś czas temu były te takie przeceny na skiny, że otwieracie. Macie 6 skinów i przeceny na nie ileś tam procentowe. Znowu to wraca. Dokładnie nie podali nazwy, znaczy daty, ale no będzie to w tym patchu, także może jutro od razu. Jestem pewny. Także zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Co do zmian tutaj, raczej nic takiego zbytnio wartego wspominania. Nowe skiny, Gnar, Mundo i Volibear. Na zasadzie zapasistów? Zapaśników, zapasistów. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Jeśli ktoś nie widział, to w następnym patchu będą ciekawe skiny, bo będzie to Thresha i Dawarusa. Takie z pustki. Na fanpage'u wrzuciłem. Sobie zerknijcie. Tam są ciekawe. A te takie. Bez strzału chyba, tak mi się wydaje. Raczej bez strzału. No chociaż. Co kto lubi, nie? Kiedyś była taka ta bajka. Mucha Lucha. Może ktoś kojarzy z Cartoon Network. Fajna była. Lubiłem ją. Ale dobra, kończymy. Kończymy. Na takim wspominaniu. Tyle. Patch
patch bardzo na plus. Jestem zadowolony. Fajnie. Czempiony, które trzeba było znerfić, nerfią. Nie wiem, czy jakaś taka postać przeszła, która powinna zostać znerfiona, a nie została. No kurczę, ciężko mi narzekać na Riot naprawdę w tym filmie. W jutrzejszym będę narzekał, to już od razu mówię. Także się przygotujcie. Także to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie oczywiście. Zapraszam na inne filmy na YouTubie i na moje streamy. Bye bye.